Historia króla Jeroboama to jest historia nieposłuszeństwa. Bóg udzielił mu większą część królestwa izraelskiego. Mógł panować, ale po to, żeby wzmocnić swoją władzę wbrew Panu Bogu, urządził drugie miejsce kultu. Po to, żeby gromadzić ludzi wokół tego miejsca, żeby ludzie nie chodzili, nie pielgrzymowali do Jerozolimy. Myślę, że takie nieposłuszeństwo również może dotknąć także naszego Kościoła. Ojciec Daniel z Czatachowej, ksiądz Natanek, ojciec Salezjanin, którego policja musi wynosić w ornacie ku zgorszeniu wiernych. To jest taki moment, kiedy człowiek myśli, że może poprzez takie nieposłuszeństwo wobec Pana Boga zbudować swoją własną tożsamość, kradnąc Panu Bogu wiernych. No to się nigdy nie uda. To jest oczywiste.